Halo, cześć, witam serdecznie. Powiedz halo. Kaspi mówi halo. Witamy i przepraszamy za hałasy w tle, bo wybaczcie, bo otwarta półka. Nieważne, tam jest kupa suplementów i kacpraleki i w ogóle. I witaminki i inne rzeczy, bo akurat dodawałam leki kacprowi. No i syrena w tle. Sorry, ale dzisiaj to jest masakra z tymi odgłosami. No i tak, co ja tu robię? Co ja tu robię? Zobaczcie. Tu się gotuje makaron, a tam jeszcze gotuje, znaczy się robi się mięsko. Na ten makaron z sosem, nie? Bo to jest ulubione danie od Kacperka. No i tak na weekend sobie nieraz zrobimy. Fajnie, żeby było. Sos mi fajnie zgęstniał i będzie ok za niedługo. Makaron będzie za chwilę odcedzany i będziemy jeść. Co wam powiem, to że kurde, denerwuje mnie tak pieruńsko syrena. Co wam powiem, wczoraj miałam rozmowę z lekarzem, no i lekarz powiedział, żebyśmy zostali na 5 mg. Opowiedziałam mu, jak to jest z tymi 5 mg. Po 5 mg Kacper nie ma takich objawów. No trzeba dłużej odczekać, bo wiadomo, każdy organizm jest inny i musi się przyzwyczaić. U Kacpra te objawy jakby poniekąd zanikają po trochu. Te takie, jakby się mówią... co do leków, te skutki uboczne. Wybaczcie naprawdę za światło, ale to tak wygląda. No i co jeszcze ustaliłam z lekarzem, że Kacper będzie mieć zwiększoną melatoninę na 5 mg, bo przez te leki on nie umie po prostu spać. Jak widzieliście na Instagramie, Kaspi dostał prezent, swoją koszulkę, SpongeBoba, tak? To jest twój prezent na Dzień Dziecka, tu. Pokaż, co tu masz, co to jest, tu, tutaj, kto to jest, SpongeBob, co to jest jeszcze raz, SpongeBob. Gaspi się cieszy, no, także widzimy się trochę później, a odcedzę makaron. Tak, Gaspi? Tak? Będziesz jeść. No, dobra, to widzimy się później. No właśnie, cześć, witam się z wami podobnie, ponownie. Miałam wczoraj coś nakręcić, ale nie wyszło. Z tego względu, że wczorajsze popołudnie nie należało tak zbytnio najlepszych. No bo zdarzyło się parę różnych rzeczy, pojechaliśmy do sklepu. No i za fajnie było w sklepie, no bo wiadomo, Kacper robił to czy tamto i trzeba było z nim szybko wyjść. Ja później już mi się totalnie nie chciało nic kręcić. Powiem wam tak. Powiem tak, że jeśli chodzi o samo działanie tych leków, tu Kaspi siedzi sobie. Nie będę mu przeszkadzać zbytnio. Ale jeśli chodzi o działanie tych leków, trzeba po prostu te działania odczekać. Zobaczyć, jak to będzie. Druga sprawa, jeśli chodzi o samą szkołę i to, co mi panie pisały, to jest tak, że Kacper koncentruje się między 9:15 a 13:30, na to by wychodziło. O samej 8, jak po prostu przed 8 przychodzi, bierze sobie książkę, musi się po prostu, można powiedzieć, dojść do tego miejsca i tak dalej. Taki rytuał ma swój. No i później zaczyna pracować. No i tak do godziny 13:00 wszystko, obiad ok. No i 13:30 wychodzą na przerwę, na powietrzu i tak dalej. No i później tak nie za bardzo, i od tej 13:30 się bardzo tak po prostu już jest wymęczony tym całym dniem. Wiadomo, dla takiego dziecka siedzenie w szkole aż do godziny 14:45 to już jest dość długo.
No i wcale się nie ma co dziwić, że po południu potem wychodzi jak wychodzi i po szkole jest taki trochę wiadomo, więc dlatego późnym popołudniem po całym dniu zauważyłam, że nie warto po prostu wychodzić. Najlepiej wychodzić po prostu w początkowej fazie dnia do godziny 13 jest ok, więc jeśli będą wakacje, tak będę robić. Nie będę go męczyć tam popołudniami gdzieś tam. No chyba, że będzie chciał na powietrze wyjść, ale jeśli chodzi o jakieś tam wycieczki typu do ludzi, typu no nie wiem co, byśmy chcieli gdzieś iść, to tylko przed południem, bo wtedy najlepiej Kacper funkcjonuje z tego, co mi wiadomo i raczej nie byłoby jakichś tam problemów, chociaż jest różnie, bo nie można powiedzieć, że jest super dobrze w każdym dniu. Bo przechodzi weekend i później jest po całym tygodniu. Kacper też jest po prostu zmęczony, musi się wyspać, musi to czy tamto. Przede wszystkim sam start w ciągu dnia musi być dobry. Wczoraj powodem na pewno, według mnie, powodem tego zachowania było to, że było dość, że to był sklep dość duży, nie było zbytnio ludzi, ale po prostu była duża przestrzeń, dużo rzeczy, dużo nowych rzeczy i po prostu go to, można powiedzieć, przygniotło i to był powód tego gdzieś tam zachowania. Ja zauważam, że Kacper woli mniejsze, ciaśniejsze sklepy z niezbyt dużą przestrzenią, bo właściwie ten Lidl to tylko ta przestrzeń jest. Przykładowo, jak się wchodzi do Penny, to jest tak, że tam są węższe uliczki i idzie tak, można powiedzieć, człowiek nie jest zafiksowany, bo przede wszystkim on w tym Lidlu na pewno nie wiedział, gdzie co się znajduje i to go też zestresowało. Dlatego jak idzie przykładowo z nami do Penny, to jest całkowicie inaczej. Czy na przykład do nawet do tego Netto, chociaż do niego rzadziej chodzimy, ale już tam był kiedyś, więc zapamiętał tam, co tam, gdzie mniej więcej leży. Nie szukał aż tak. Ale w tym Lidlu wczoraj to było po prostu, no było jak było, tak powiem. Wiecie, o co chodzi zresztą. Także będę wam następnym razem relacjonować. Nie wiem, co wam tu jeszcze opowiadać, ale nie będę was zanudzać. Może potem się wyjdzie gdzieś na spacer, to wam coś pokażę, ale widzimy się później. A tu chciałam wam pokazać, co się dzieje w naszym akwarium. W takim stanie teraz mamy akwarium. Widzicie, Molinezji w ogóle nie ma, ale patrzcie, jak jest czysto. Jest mega czysty. Czyste dno. Wszystko ładnie widać. Tu otoski. On taki rysnik chce do mnie. A tu następne otoski. Czyszczą dno ładnie. Hej, cześć. W sumie jestem teraz w pokoju Kacpra. Jest trochę późno. I powiem wam szczerze, nic dzisiaj takiego nie robiliśmy. Nic totalnie, bo chcieliśmy po prostu zaoszczędzić sobie kolejnego stresu. I jakie wnioski wyciągła w ogóle z tego weekendu? Takie, że do połowy dnia, tak jak to w szkole, znaczy się to nie jest połowa dnia, to jest 13:30, to jest górna granica. Może w domu się ona trochę przeciąga, bo w szkole jest więcej zajęć, co prawda. Kacper jest skoncentrowany. No, a później to już jest trochę tak, przebiega falowo, coś nie pasuje, zaczyna się marudzenie, zaczynają się wrzaski, po prostu trochę takie, no, nerwowe bardzo zachowanie, no nie powiem. To jest tak jakby informacja dochodziła do niego z opóźnieniem. Po południu jest totalnie jakby wyczerpany, bo od rana do tej 13:30 działa na wysokich obrotach i jest totalnie skoncentrowany, to widzę.
No i później po południu, późny wieczór jest po prostu ciężko. I niestety weekend był dość ciężki, chcieliśmy po prostu uniknąć dzisiaj tego. Wiecie, fajna pogoda, mogliśmy wyjść jakoś. Też trzeba było obiad zrobić, trzeba było zjeść, trzeba było jemu dać coś zjeść, chociaż po tych lekach to mało je, ale później jak dała melatoninę, około godziny 18 zjadł 4 miski z pełną garścią makaronu rosołu. Także nie jest najgorzej, jeść je. Dopiero po jakimś czasie, ale je. Bo już się bałam, mówię, Boże, moje dziecko nie będzie jeść albo coś takiego, ale ulubiony makaron jego to zawsze zje. Wczoraj też zjadł makaron z sosem, nawet z mięsem, co mnie zdziwiło, bardzo fajnie. Także tak, to są moje podsumowania całego weekendu. Na pewno będę na ten temat z lekarzem rozmawiać, nauczycielce już napisałam w zeszycie, jak wygląda weekend u nas, znaczy się, jak wygląda. Znaczy się, jak Kacper w ogóle przez ten weekend przebrnął, bo to nie jest, czy jak wygląda i tak dalej. Mam nadzieję, że przed wakacjami się to jeszcze wyklaruje, bo wakacje za niedługo. Kacper zaczyna jakoś tak po 20 czy coś takiego czerwca. Bym musiała w kalendarz zajrzeć. No nie chcę Was w błąd wprowadzać, ale powiem Wam, jest duża różnica rano, a wieczór, popołudnie i tak dalej. Zobaczymy, co się będzie dalej działo. Póki co dmucham na zimne. Mam nadzieję, że przez wakacje się to wszystko, do wakacji, przez wakacje się to jakoś wyklaruje, żebym mógł wystartować normalnie w roku szkolnym kolejnym. Przez wakacje sobie odpocznie, to też będzie inaczej, inny tryb, więcej będzie się też wysypiać. No i nie być tak zmęczony, też musiał w ten weekend trochę odreagować, odespać, bo wiadomo, w tygodniu mi bardzo ciężko z łóżka go zwlec. Powiem Wam, no i ciężko mi go położyć też, no nie powiem, bo po tych lekach ja rozmawiałam z lekarzem i już, tak jak mówiłam, na melatoninie 5 mg już jest ustalone i zobaczymy, jak się to zmieni, czy będzie szybciej mi zasypiać, czy nie. Ale ostatnio, wczoraj jak mu dałam 5 mg, to nawet jest stosunkowo szybko zasnął, także nie było żadnego problemu. A raczej dobrze się wyspał, nie sądzę, żeby coś było źle. Tylko po prostu, wiadomo, trzeba dmuchać na zimne, także zapraszam Was do następnego vloga. Do zobaczenia, cześć!